Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj przyszedł czas zrobić sobie pack and play. Dlaczego wziąłem telefon do ręki? Mniejsza z tym. Pierwsze pack and play z okazji Team of the Season wyszło rewelacyjnie. Trafiliśmy Totsa, strzelił nam hat-tricka, więc czas, moi drodzy, to powtórzyć. Otworzymy sobie dwie paczki promocyjne. Jakie? Zaraz zobaczycie, tak więc zapraszam do oglądania. Chodźcie, rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie tosta, popcorn, dobre picie, no cokolwiek tam chcecie i oglądajcie. Tak więc, postanowiłem otworzyć dzisiaj dwie paczki w naszym pack and playu. Po pierwsze, duża złota paczka premium, czyli paczka za 300 FIFA pońców. A oprócz tego paczki promocyjne, tutaj ta z mega paczka za 700 FIFA pońców. Tak więc otworzymy łącznie paczki za 1000 FIFA pońców i zobaczymy, czy coś się w nich trafi. Czy będzie jakiś ciekawy TOTS? No a przede wszystkim właśnie, czy będzie tam TOTS? Zaraz się przekonamy. Okej, skład do pack and playa przygotowany, można w takim razie przejść do złotych paczek i moi drodzy, zaczynamy od tej teoretycznie słabszej paczuszki, czyli za 300 FIFA pońców bez lockoutu, ale jest szansa na niebieską, no niestety nie, nie będzie tutaj niebieskiej flary, szkoda. Branislav Ivanović po transferze do Zenitu Sankt Petersburg. No bo pamiętajmy, że oprócz totsów z Premier League są teraz totsy z Ligi Holenderskiej bodajże, z Ligi Belgijskiej, tak więc jest naprawdę sporo, sporo niebieskich kart. No a my sobie Branislava pakujemy do składu, tak jak resztę drużyny, tak jak resztę tych zawodników. No i trzeba coś będzie tutaj wykombinować, bez wątpienia. Mamy bramkarza, a nawet dwóch, więc to jest zdecydowanie najważniejsze. Czas na drugą paczuchę. Tą większą, teoretycznie lepszą. Mega paczka za 35 tysięcy. Zawiera aż 30 kart zawodników i kart jednorazowych. Co najmniej 26 zł, w tym 18 rzadkich. Bez lockoutu niestety, ale no bez Totsa niestety. Pack and play bez Totsa. Joel Matip z Liverpoolu. No szkoda, kurczę, liczyłem, że może jednak siądzie nam tutaj jakakolwiek karta, ale jest Francesco Totti, jest Palacio, Toulalan, czy jakkolwiek się czyta poprawnie to nazwisko, może coś jeszcze w duplikatach ciekawego się znajdzie, jest Rafinha. Ej, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Okej, mamy wszystkie karty już w składzie, czas teraz to wszystko jakoś poukładać w tej drużynie, nie będzie to łatwe zadanie. No i zaraz się z wami widzę, gdy już cała drużyna zostanie ustawiona na swoich pozycjach. Wychodzi na to, że tak wygląda moja jedenastka. Ocena 77, zgrania 59. Najlepiej to nie wygląda, nie ukrywam. Jest takie zgranie na ataku, tutaj jest Sigurdsson, ale on tutaj jest tylko i wyłącznie po to, żeby później go zmienić. Wpuszczamy tutaj Wilsona, jego sobie damy na skrzydełko. Co jest ciekawe, ten środkowy pomocnik defensywny daje nam więcej zgrania na skrzydle niż ten domyślny prawy pomocnik, więc no to jest troszeczkę intrygujące. Ale moi drodzy, tak wygląda ten skład. Czy jest najlepiej ustawiony? Nie mam pojęcia. Mamy przeciwnika, stroje PSG, jaki będzie skład, na pewno lepszy od naszego. Czy znajdzie się tam jakaś niebieska ja pierniczę, co to jest? Edinson Cavani, Son, Dele Alli, Player of the Ma... Nie, to jest nawet... Ożeż kurde. Nie wiem, czy przeciwnik straci już nerkę, ale cokolwiek oddał, to chyba mu się to spodobało, bo skład... Wow! Jak się jeszcze okaże, że umie grać, a takie pierwsze wrażenia mam takie, że zdecydowanie umie grać, to tutaj może być naprawdę kiepski wynik dla mojej drużyny. Dobra, jesteś szybki! To do środku i jakoś to! Łomatko, wywrócił się. Dobra, stop, zaraz jak przejmę piłkę, to muszę sobie zrobić te zmiany, o których mówiłem. Czas na nie jest od razu, to nawet nie ma na co czekać. Tylko tutaj na skrzydło trzeba zmienić Sigurdsona, tutaj damy sobie Wilsona. I co, Palacio na atak? Może być Palacio na atak, a na skrzydło damy sobie Wilsona, albo ten Mukanjidio. No nie wiem. Niech zostanie tak jak jest, Gael Kakuta, oni tutaj powinni raczej trzymać. Chyba, że ty jeszcze jesteś szybszy, czy wolniejszy od Toulalon? Nie, dobra, to Toulalon lepszy będzie na środek pola. Okej, gramy. Rafinha na skrzydle. Wciąż przy piłce się utrzymuje Brazylijczyk. Rafinha będzie dośrodkowywał, tu jest szansa na bramkę. Niestety piłka wybita. Rafinha wypuszcza nas w górze, dobrze walczy tam nasz Mukanjundo. Okej, wywalczyliśmy stały fragment, rzut rożny, Branislav Ivanović, on powinien raczej tam uderzać główką ewentualnie, aniżeli dośrodkowywać. Ale dobra, no tak zadecydowała gra, ustawiła mi, a ja nie zmieniłem. Joel Matip, Rafinha do Jokicia na skrzydle i Jokic stracił piłkę. Palacio, aj no podawałem już, kurde.
O, żeż w mordę, Edinson Cavani. Goni go nasza obrona, nie, to będzie gol jak nic, tak jest, 1-0 dla przeciwnika w 20 minucie, spokojnie, spokojnie, my mimo faktu, że nasz skład jest tak 4 razy gorszy, to walczymy na tym boisku i o to chodzi. Palacio, Palacio już w polu karnym, Palacio będzie strzelał, nie, złapali go obrońcy, fuck. 2, Edinson Cavani, kolejny strzał, kolejna bramka, 30 minuta, przeciwnik prowadzi 2-0. Ajajajajajajaj, otworzył worek z bramkami po tym pierwszym strzale na bramkę, no i niestety, przegrywamy. Kurde, jak on ma takie karty, to nie da się tutaj naprawdę. Gdybym miał chociaż odrobinę, albo nawet takich po prostu grajków, którymi bym mógł tak normalnie sobie pograć, nie wiem, Martiala, kogokolwiek z mojego normalnego składu, to by to wyglądało trochę inaczej, ale ciężko jest, jak się gra taką drużyną jak moja, z portfelem przeciwnika. Koniec, po pierwszych 45 minutach przeciwnik prowadzi, no, 3 strzały, 3 bramki, 3 strzały Cavaniego, Cavani 95, to pytań brak. Palacio w polu karnym przeciwnika, Palacio! To była najlepsza akcja w tym meczu. Szkoda, ale strzał był beznadziejny. 4. Tu będzie 4, to jest, nie ma innej opcji. Ajajajajaj. Jezus Maria, jak oni przebiegają przez tą moją obrodę, tu nawet nie ma obrody. Piłki się od nich... Dobra, koniec, masakra. Muszę sobie zaraz na równowagi nagrać jakiś inny odcinek, gdzie będę grał normalnym składem, bo tym to... Ojo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 j
chociażby te trzy karty, czyli właśnie Cavaniego, Dele Alliego i tam był jeszcze Son na lewym skrzydle. Masakra. Okej, to teraz z przyjemnością chyba nawet będę quicksellował te karty, bo tak średnio kurde w sumie grały. Myślałem, że będzie jakakolwiek szansa i nadzieja w tym, że będą to szybcy zawodnicy, ale jednak nie, jednak się tak nie okazało. A ja się z wami żegnam, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, taki w sumie bez szału, szczerze powiedziawszy, bo ani karty toc nie było, mecz to kompletnie była jakaś masakracja, tam to nawet nie było szansy czegokolwiek zrobić. No i cóż, żegnam się z wami, ja tutaj był Nexium, pa pa, cześć!